Nazywam się Lili Haber, byłam urodzona w Krakowie po wojnie. Moi rodzice też byli urodzeni w Krakowie. Byli w getcie w Krakowie, w krakowskim getcie i potem stamtąd, jak getto był likwidowany, marszowali do Płaszów. Moja matka, moja babcia, mój dziadek i jeszcze troje dzieci z tej rodziny, dwoje sióstr i jeden brat. Tylko moja mama i najmłodsza siostra przeżyli i wrócili do Krakowa. Ojciec dotarł do Płaszów z rodziną i ojciec mój razem z bratem i z siostrą byli na liście Schindlera i wiemy wszyscy, jak to się skończyło, dlatego ja jestem tu. Udało mi się przeżyć. Płaszów to jest ważne miejsce dla mojej rodziny. Byłam w Płaszowie, myślę, 15, 20 razy, może więcej nawet. Pierwszy raz, że byłam w Płaszowie, byłam w 1987 roku, jak byłam pierwszy raz w Polsce. Byłam urodzona w Polsce, ale miałam tylko mniej co 2 lata, to nie pamiętam i nic nie wiem przecież. Ale w lutym 1987 roku mój ojciec zdecydował, że musimy wrócić do Kraków. On musi pokazać, że przeżył i ma rodziny. Ale jak tam przyszłyśmy do Płaszów, on to nie mógł to złapać jakoś. Nie mógł to zrozumieć, jak może to być, a jak to jest możliwe. Tu nic nie ma, pusta. To przecież tak dużo ludzi tu byli, tak dużo ludzi tu zginęli, tak cierpialiśmy tutaj. Jakoś myślę sobie, że nie wolno tam nam to zostawić taką pustkę. Musi tam coś być. To nie może tak być taka zielona trawa i kilka, nie wiem, tam kilka małych rzeczy. Drzewa i tak dalej. To musi być szanowane. Tak ja czuję sobie. Myślę sobie, że Płaszów ma być jakoś... nauczyłam się nowe słowo tydzień temu. Odpamiętywanie. Bo mówimy, pamiętamy zagładę, pamiętamy Żydów, pamiętamy. Nie pamiętamy, chcemy odpamiętać jakoś coś pozytywnego, aktywnie, nie? Bo pamiętać to jest coś, co nie robimy. Pamiętamy dobrze, może tak w głowie, ale chcemy coś zrobić aktywnie, żeby to się nie zginęło.